Cześć moi drodzy, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Kaszer i dzisiaj jesteśmy troszkę w innym formacie, bo jestem tu z wami, jestem z kamerką. Dzień dobry, witam serdecznie. Już dawno mnie nie widzieliście, chyba że na jakichś streamkach. Moi drodzy, zaczynamy wipe'a. Przed 3 minutami było czyszczenie serwera. Jest full wipe, gramy na polskim serwerze Kandulki. No i co? Lecimy. Moim planem na tego wipe'a jest skupienie się na wodzie, głównie na wodzie, czyli na łowieniu rybek, na sprzedawaniu rybek, na nurkowaniu, zbieraniu beczek z wody, na podwodnym laboratorium i robieniu jakiejś platformy wiertniczej, czegoś takiego. I zastanawiam się jeszcze ewentualnie nad posadzeniem jakichś roślinek, zrobieniem farmy i tak dalej. Zobaczymy jak to wyjdzie. No tak więc muszę wybrać na początku miejsce na bazę. Myślałem nad złomowiskiem, żeby mieć tutaj blisko do podwodnego laboratorium. Ale patrzę, że tu nie ma wioski rybackiej żadnej. Jedna jest tutaj, a druga jest tu i tu mamy port też. Mamy tutaj też rzeki. Okej, nad tym trzeba pomyśleć, tylko to już kawałeczek dalej jest do laboratorium. Dobra, spróbujmy w takim razie gdzieś się tutaj ulokować. Będziemy mieli blisko do portu. Opuszczone domki, tego nie znam w ogóle. Latarnie tutaj, plus rzeki. Może się przeniesiemy potem na rzeki. No i wioskę rybacką. Obok platforma i można sobie podpłynąć do podwodnego laboratorium. A częściej myślę, że będziemy spędzać czas w wiosce rybackiej na łowieniu rybek. Tak więc kierujmy się w tą stronę. Dobra, tutaj może być ciężko, ale jednak spróbuję się ulokować w tym miejscu, przy sanych podwodnych laboratoriach. Zobaczymy, czy da się w ogóle tak żyć bez żadnej przerabiarki, bez tak naprawdę dostępu do beczek, bo tu jest tylko jedna droga, na którym może być. Mogą być beczki, no zostają tylko te nad wodzie i podwodne laboratorium. Tak więc skupmy się na tym miejscu i spróbujmy żyć przy samym podwodnym laboratorium. Jeszcze inny pomysł, moi drodzy. Zobaczyłem tutaj bagna. Takie miejsce jak u Shreka dosłownie, jest pomost, więc to mi się kojarzy z łowieniem ryb. Wydaje mi się, że w tej wodzie da się łowić ryby. Spróbujemy się tu osiedlić, to jest idealnie przy podwodnym laboratorium, więc czemu by tego nie zrobić? Okej, mam trochę kamienia, mam troszkę drewna, można zbudować chatkę. Czy ja to mogę normalnie budować? Wszędzie się da, zobaczcie, nawet na pomoście. Ciekawe. Okej, można by to w ogóle otoczyć murami i mieć taką swoją prywatną... prywatny wyłów ryb, czy jak to się nazywa. Jakieś beczki leżą, więc mogą być zatrute ryby, ale myślę, że to aż tak nie działa. Później sobie zrobimy też bazę tam na dole, bo ogólnie planowałem zbudować bazę przy samej wodzie, ale stwierdziłem, że buduje się tu na bagnach, a tam na dole będzie taka druga chatka na ten... po prostu na łódkę. Taki nasz a la garaż. Dobra, zaczynamy. Dobra, baza jest zabezpieczona. Teraz trzeba jeszcze więcej drewna zebrać, żeby to dokończyć. Kamień i będziemy mogli już spokojnie się rozglądać po okolicy. Coś mi się wydaje, że te drzewa tutaj na bagnach dają jakoś o wiele mniej drewna. Przejdziemy się dalej, zobaczę jak to wygląda. O, jedzonko, to mi się przyda, bo tutaj głodujemy trochę. Tak, z tego drzewa zwykłego jest o wiele więcej drewna na pewno. Z tamtego miałem 200 czy 300, a tu dostałem 700 kolejne, czy nawet 800. O, tam mamy łódkę, można by od razu ją wziąć. Tylko muszę skombinować skądś paliwo. Dobra, dozbieram jeszcze kilka skałek i weźmiemy się za to. Trzeba dokończyć bazę, to jest na razie priorytet. Budujemy dalej, na razie to będzie wyglądało jakoś tak. Normalnie inaczej budowałem tą bazę, ale myślę, że tak będzie też spoko. No i dobra, powiedzmy, że na razie jesteśmy bezpieczni. Trzeba jeszcze trochę kamienia przynieść, bo tutaj nasza framuga jest z patyków, to chociaż do drewna ulepszę. No, tu sobie posadzimy jakieś kwiatuszki, tak wygląda na ten moment nasza baza. Tutaj takie drewniane wejście.
No i środek i wejście na górę. Potem trzeba zrobić oczywiście metalowe drzwi, śpiwór położyć i tak dalej. Priorytetowo zajmiemy się teraz śpiworem, tak więc idziemy znaleźć trochę tkaniny. O, mamy konika, dobra. Można się nim wybrać do obozu bandytów, bo już jesteśmy niedaleko, a po drodze znaleźć jakieś beczki. W beczkach znajdziemy liny, tkaniny albo płuty, ten... liny, tkaniny albo włóczki i przerobimy sobie je na materiał. Tam ktoś się strzela przy obozie bandytów. Udało się znaleźć 20 tkaniny, 10 jeszcze mam w bazie, więc wracam do bazy. Zrobimy śpiwór i dopiero będę kombinował, bo potem dobiec do bazy to może być naprawdę duże wyzwanie. Dobra, mamy śpiworek. Postawiłem tutaj drugą parę drzwi w razie czego. Stworzymy sobie jeszcze jedne pojedyncze drewniane, żeby tutaj mieć takie bezpieczniejsze wejście, a tego na razie nawet nie dotykam. Okej, teraz naszym celem jest zdobycie no większej ilości klota, żeby mieć jakiś łuk, tak mieć na zapas też troszkę, plus zdobycie 50 paliwa na piecyk, żeby zrobić metalowe drzwi. Tak więc jedziemy na drogę, żeby zdobyć jakieś komponenty i je przerobić. Dobra, wypadła nam plandeka, więc już z tego będzie 100 tkaniny. Już mamy dwa łuki tak naprawdę. Zbieram jeszcze czerwone beczki, ale nie pamiętam czy... O cholera. Nie pamiętam czy na obozie bandytów jest rafineria, czy możemy to wszystko przerobić. To jest fajny samochodzik, ale no potrzebujemy do niego części. Mam na razie tylko dwie, więc... To też jest dosyć priorytetowe, bo będziemy mogli sobie jeździć przynajmniej... O, mieczyk, jak miło. Będę miał czym beczki zbierać. Będziemy mogli sobie dojeżdżać normalnie, bezpiecznie do domu. O, metalowy kilof, ciekawe. Dobra, przyda się. To jedzonko damy konikowi, żeby mógł dłużej biegać. Tu widzę, że ktoś już bazę nawet stworzył. Masz, zjedz sobie koniku. Jedziemy dalej. Kolejny kilof, maczugę jeszcze mamy i plandeka, zarąbiście. I jeszcze jedna, super. Jesteśmy przy obozie bandytów, więc już to wszystko przerabiamy i wracamy do domciu. Tylko najlepiej jakby nam konia nie ukradli. Dobra, spróbujemy. A nie, moi drodzy, z jednej plandeki jest 50 tkaniny, no to troszkę się pomyliłem, ale i tak mamy już sporo, więc trzeba to zanieść do bazy. Okej, odnieśliśmy trochę rzeczy, tutaj wkładam na razie wszystkie takie mniej ważne rzeczy. A tu takie bardziej ważne, powiedzmy. Dobra, pójdę jeszcze po trochę drewna, zrobimy sobie łuk. I zaraz nadejdzie noc, więc trzeba będzie to chyba przeczekać. Teraz potrzebujemy 50 paliwa na piecyk. Czy ja to gdzieś mogę przepalić? Zerknijmy. Bo tak by było o wiele łatwiej, na ranczu, nie? Wydaje mi się, że na obozie bandytów byłaby rafineria. Na lotnisku na pewno jest, ale to dosyć... No, w sumie nie aż tak daleko, ale tam będą ludzie. Na złomowisku nie mam pojęcia. No, a placówka to w ogóle gdzieś tam daleko jest. Na porcie można przepalić. Na latarni morskiej chyba nie. Dobra, najłatwiej by było upolować jakiegoś zwierzaka po prostu i byśmy wtedy mieli tłuszcz po prostu z niego. Tylko jest noc, więc ja teraz nie znajdę żadnego zwierzaka. Dobra, wiecie co? Zrobimy moje ulubione ubranko, czyli nakrycie głowy ze świecą. Do tego weźmiemy całe nasze paliwo i ruszymy na beczki, na wodę. Bo tak jak wam wspomniałem, tam była łódka niedaleko nas, więc próbuję ją zdobyć po prostu. Zobaczymy, czy się uda. Może jeszcze jej nikt nie zabrał. Tu się pojawiliśmy, a łódka była mniej więcej tam i chyba ją widzę, tak mi się wydaje, ale nie mam pewności. Mam nadzieję, że to ona. Tak to popłyniemy sobie i całą noc spędzimy na wodzie po prostu. Będziemy zbierać beczki, zobaczymy ile tam się da z tego uzyskać. Tak, to jest łódka. No to ruszamy. Dobra, wróciliśmy. Nasza misja jest wykonana. Zebrałem wszystko, co tutaj było w okolicy. Akurat noc minęła, więc 10 minut nas nie było. O, tu druga łódka, patrzcie. Okej, okay, czyli mamy dwie łódeczki. Już trzeba zrobić na dwie łódki garaż łódkowy. Zebrałem paliwo.
Dobrałem paliwa 66, więc na piecyk wystarczy. Nie mogę wskoczyć na górę oczywiście. O matko, zaraz będzie na około biegu. no i co? Możemy zrobić piecyk, ale tak to za dużo skrapa to nie było tutaj. Mamy to do przepalenia, kilka komponentów i to tyle. Myślę, że z nurkowania będzie o wiele więcej rzeczy, tylko muszę najpierw kupić albo znaleźć strój dla nurka. Tworzymy piecyk. I jak metal będzie się przepalał, to pójdziemy sobie po więcej skał, żeby już dokończyć to drugie piętro. I jak zamknę to drugie piętro, to już będziemy mogli wziąć się za nurkowanie i podwodne laboratorium. Metal się przepala. Wiecie co, jednak nie będę tych skałek na razie zbierał. Pójdziemy sobie po prostu, weźmiemy łódkę i popłyniemy w tą stronę, tak żeby dotrzeć na wioskę rybacką, a przy okazji może o port zahaczymy, żeby trochę skrapa zebrać. I kupię sobie cały strój do nurkowania. Dobra, odstawmy na chwilę naszą łódkę tutaj. Może i nikt nie ukradnie, chociaż wątpię w to. Zobaczymy. A, tam jest kolejna łódka, więc chyba nie ma co się martwić. Dobra, jest ponad 100 osób na serwerze, więc dziwię się, że jeszcze nikogo tak naprawdę nie widziałem. Ale to bardzo dobrze. Ludzie biegną wzdłuż mapy gdzieś tam w głąb, kosmodrom i tak dalej. Ja zostaję na początku tym razem. Róbmy sobie pierwszą misję. Przydałoby się mieć taki samochodzik właśnie. On ma jeszcze magazyn z tyłu. Zrobiliśmy na nim loka i by było idealnie, ale musiałbym tu znaleźć gdzieś części. Dobra, mamy tą skrzyneczkę. Bierzemy i oddać musimy temu panu w wiosce rybackiej. Rybakowi. Dobra, już kolejnej misji od ciebie nie biorę, kolejną weźmiemy od tego nurka. Teraz mamy wędkę i 15 robaków, więc można by już zacząć łowić. Ty mi możesz dać misję na nurkowanie. Dokładnie, i to nam się przyda za chwilkę, tylko muszę zebrać trochę skrapa i kupić tutaj cały zestaw nurka. Ile to będzie kosztowało nas, zobaczmy. Tak, gogle 15, 35, czyli już mamy 50. 75, 95. Dobrze liczę? Tak. 95 skrapa potrzebujemy. No to nie będzie aż takie proste. Bez pianki ewentualnie dalibyśmy radę. I bez gogli też, ale to by było cięższe. Czyli ewentualnie potrzebujemy 60. Ale lepiej 95, tak więc skupmy się na zbieraniu. Siema. To jest za czelem u boku, w czapce Mikołaja, stroju z pianką i z dubeltówką. Ja cię kręcę. Strach. O, tu ktoś zbiera, dobra, czyli tutaj normalnie są ludzie. Trzeba się bać, zaraz tamten do nas przybiegnie z dubeltówką, oni mogą być w jednym teamie. O kurwa, w plecy dostałem. A teraz jak przez drzewo? Powie mi ktoś? Okej. To będzie po mnie. Kurwa. No i tak to się, moi drodzy, często kończy. Szkoda mojej łódki. A raczej wędki, chciałem powiedzieć. Dobra, jesteśmy z powrotem w domciu. Straciliśmy trochę przedmiotów, no ale trudno. Nic takiego specjalnego. Zróbmy sobie znowu łuk. I pójdźmy po... Nie wiem po co. Czekajcie, muszę zebrać myśli. Dobra, pierwsze co, to zmienimy te drzwi na górze. Bo o to się najbardziej bałem. W następnej kolejności postawimy sobie te pojedyncze drzwi jako metalowe, a potem te podwójne. Teraz muszę iść po trochę drewna, bo tutaj zostało 49. Żeby pójść na podwodne laboratorium, potrzebujemy na pewno stroju nurka, który można albo kupić właśnie w wiosce rybackiej, albo gdzieś znaleźć. Potrzebuję na pewno wędki, żeby sobie połowić trochę, ale to już nie jest aż tak priorytetowe. Pójdziemy... Mam zamiar iść po prostu na podwodne laboratorium. Do tego potrzebujemy stroju i jakiejś broni, bo tam są boty. Więc najlepiej by było mieć kuszę i gwoździarkę, chociażby. Więc musimy sobie zrobić stół roboczy poziomu pierwszego. Stać nas na niego, tak więc skupmy się na tym. Co tu się stało właśnie? Lol, taki efekt jest, jak rośnie krzaczek. Ja się kręcę, fajne. Okej, spróbujemy tu sobie zrobić taką wioskę. Więc ja bym chciał tutaj chociaż część, może nie to całe, ale zagrodzić sobie właśnie palisadami drewnianymi.
Tak, to będzie nasz cel. Nie skupię się tutaj na zdobywaniu broni i za bardzo, to może tak przy okazji, jak już skupimy się po prostu na zbudowaniu takiej naszej wioski samowystarczalnej. Dobra, mamy linę, mamy drewno, to można zrobić przynajmniej sobie wędkę. I połowimy trochę rybek, ponieważ jeżeli będę miał rybki, to będę miał również tłuszcz i jedzenie, więc tłuszcz się przyda oczywiście, wiecie na co? Na kolejne dwa piecyki, albo chociaż jeden. Ale łowienie zostawimy sobie na noc, bo wtedy nie ma co robić, więc to jest idealny moment, a teraz pójdziemy sobie po więcej metalu. W naszą stronę zmierza misio, przydałoby się go ubić, tylko musiałbym zrobić łuk. Dobra, piecyk jest pełny, 2000 metalu, tutaj 1000 drewna, więc można się skupić już na czymś innym. O, słyszę miśka, dobra. Idziemy do niego. Uwaga. Nie uciekaj, misiu. Jest w wodzie, będzie wolniej się poruszał. Mamy szansę. Chyba leży. Nie, jeszcze ucieka. Cholera, jest, leży. Ale tą podpalającą strzałą to ciężko jest trafić. Bardzo na bliską odległość strzela. Ty, nie spal mi miśka. O. Biedny. Dobra, teraz się zatrzymamy, zróbmy sobie nożyk, bo wydaje mi się, że nożem wydobędziemy więcej niż taką zwykłą siekierą. Możecie mi potwierdzić to w tym komentarzu, bo jestem zawsze ciekaw, a nigdy tego nie sprawdziłem. Jezu, jaki tu jest spokój. Jak ja tą grę właśnie taką lubię. Powinienem chyba solo na serwerze grać przeciwko botom albo na PvE. Jaki tu jest klimacik. Można sobie kucnąć i się wychillować przy tej... przy tych pięknych dźwiękach natury. Dobra, ale zbierzmy tego misia. Okej, odbierzmy misia. Odłóżmy wszystkie materiały. O, kupę można do szafy wsadzić, ale niespodzianka. Idźmy jeszcze po większą ilość drewna, bo chciałbym zrobić sobie, raczej konikowi, domek, żeby nam go nikt nie ukradł. No, biegnie wilk. Cholera, nie mogę trafić. Jest, leży. Ostatnia strzała. Dobra, teraz możemy sobie zrobić wilczy kaptur, który jest bardzo dobry. Do tego skórzane poncho. No i ubranka. Dobra, mamy zapas mięsa. Zjem sobie tak, żeby mieć prawie 300. Drewna też się udało trochę zebrać. Stworzyłem sobie też takie drewniane osłony na nogi. Teraz je założę i zobaczmy, ile teraz mamy. 25, 25, 30. No i fajna. To jest fajna już osłona. Okej. Mamy metalowe drzwi jedne, metalowe drugie, więc jesteśmy bezpieczni. Czekam jeszcze, aż mi się przepali więcej metalu na podwójne metalowe drzwi na wejście i naprawdę będę już zadowolony. A teraz zróbmy domek naszemu konikowi. A, i zrobiłem sobie jeszcze okę, tak żeby mieć się czym bronić. O, ktoś tam tu biega. Zostaw mojego konia, złodzieju. Zapomniałem, że zabiłem niedźwiadka. Możemy sobie zrobić przecież więcej paliwa i będę mógł postawić jeszcze dwa piece. Rewelacja. Czy ja tu muszę zbudować zwykłą ścianę i ona się jakby zmniejszy, czy jak to działa? No nie o to mi chodziło do końca.
Spróbujmy inaczej. Może tu dach musi być? O, teraz powiedzmy, że się ładnie zamknęło, tylko jeszcze z tej strony. Musiałoby być to samo. Chodź, koniku, chodź na chwilę. Tutaj przejdź, postawię ci poidło, czy jak to się tam nazywa, będę ci tutaj wkładał jedzonko. Ty tylko nie zjedz tego domku, bo to jest dom z piernika. No i uwaga, czy to zadziała, czy nie zadziała? Uwaga! No, powiedzmy, że może być. Nie do końca o to mi chodziło, ale... Niech będzie. Mamy już metalowe drzwi wszędzie. To już jestem spokojny, nasza baza przetrwa. Potrzebuję jeszcze tu zrobić pół ściankę odtąd dotąd, ulepszyć ją. No i potem, żeby zamykać bunkier, to właśnie będę stawiał tu pół ściankę i tutaj trójkąt. Myślę, że będzie fajnie.